Podobnie jak reszta chłopaków, po ostatnim meczu jestem smutny, bo przegraliśmy ten mecz. Uważam, że powinniśmy byli stamtąd wywieźć co najmniej remis. To byłby sprawiedliwy rezultat. Przegraliśmy, ale musimy patrzeć w przyszłość, na kolejny mecz. W sobotę mierzymy się z Lechią Gdańsk. Musimy ciężko trenować i jak najlepiej przygotować się do tego spotkania w trakcie tygodnia. Myślę, że zawodnik rozpamiętuje ostatnie spotkanie około 2 dni. Trzeba jednak zapomnieć o meczu w Szczecinie i skoncentrować się na kolejne spotkanie. Jest to bardzo ważne, takie przygotowanie mentalne dla profesjonalnego zawodnika. Nie straciliśmy pewności siebie, wiary w swoje umiejętności oczywiście. To, że jesteśmy na szczycie ligowej tabeli, jest dla nas bardzo ważne. Musimy utrzymać tę pozycję tak długo, jak będzie to możliwe. To trener decyduje, kto wychodzi w podstawowym składzie, a który gra. To oczywiste. Muszę ciężko trenować i okaże się, że jak będzie wyglądała moja sytuacja w najbliższych meczach. Czuję się tu bardzo dobrze. Koledzy z drużyny mnie bardzo szybko zaakceptowali. Dogaduję się z nim bez problemu. Jestem zadowolony z faktu, że jestem w Gliwicach.